Witajcie kochani, zapraszam na haul, siaty, są tutaj zakupy z Rossmana, a tutaj mam już otwarte pudełeczko z Kokolita, bo skończyło nam się trochę produktów, więc zamówiłam, a za niedługo wyjeżdżamy, więc chciałam to zamówić już przed wyjazdem. I to może nie jest siata, ale to jest ta moja torebka taka, widzicie jak ona jest pakowna, kiedyś pokazywałam Wam ją, że zamówiłam na Allegro. Powiem Wam, że jak zapomnę sobie zabrać ze sobą torby, to nie muszę brać żadnych reklamówek, żadnych tych papierowych, bo ona jest idealna, jak widzicie, sporo pomieści. A więc przejdźmy do pierwszych produktów, czyli farby do włosów z firmy Schwarzkopf. Są to te Gliss Color i Głęboka Czerń. To jest dla mojej córki, bo ona właśnie lubi się farbować na czarno. A moja to jest orzechowy brąz. Ja już przynajmniej na razie odeszłam od tych wszystkich rudości. Ta, co kiedyś kupowałam, kasztanowy brąz, to ona tak na początku ciemno dosyć wychodzi, a teraz chciałam coś jaśniejszego. No i tamta była z Sios. Powiem Wam, że pozbyć się tego koloru później to jest naprawdę ciężko. Tutaj mój sobie wziął szampon Dermena, on też używa Dermeny, tylko tego dla mężczyzn. A my z córką nadal używamy tego. Wzięłam, tamten się nam jeszcze nie skończył, ale wzięłam na zapas, bo jak jestem w Rossmanie, no to skorzystałam przy okazji i powiem Wam, że naprawdę mam mnóstwo baby hairów po nim. Trzy szczoteczki średnie. Sprokudent? Nie wiem, czy to się tak czyta. Takie rossmanowskie. Wyjeżdżamy, więc plasterki się zawsze przydadzą. Te akurat są do wrażliwej skóry. A tu drugie wodoodporne. Też się przydadzą, jak będziemy wchodzić do wody. Aby się, nie daj Boże, coś stało. Zawsze w apteczce powinny być. I słuchajcie, mam po raz pierwszy dezodorant w kremie. Z Body Boom. To jest naturalny dezodorant w kremie, ma 99% składników pochodzenia naturalnego. Chciałam zamówić inny, z zupełnie innej strony, ale akurat tam już nie było. Mieli mnie poinformować o dostępności jego, ale nie dostałam żadnego maila jeszcze, więc byłam w Rossmanie i kupiłam ten. Niewiele Wam o nim powiem, bo go też mam po raz pierwszy. Jestem naturalnym, 99% składników pochodzenia naturalnego według normy. Dobra, dezodorantem w kremie i nie walczę z naturą, ale skutecznie absorbuję przykry zapach, co potrafię. Wchłaniam nadmiar potu, pozostawiam długotrwałe uczucie świeżości i jednocześnie pielęgnuję skórę. Ma podobno relaksujący zapach, zaraz to sprawdzimy. W środku opakowanie wygląda tak. Taką ma tu konsystencję. Jest jak taki wosk. Trochę. No ma naprawdę taki fajny, fajny relaksujący zapach. Tu się akurat zgodzę z tym. Dobra. Kolejny produkt. Mleczko dla kotów. Jedno, wiem, że gdzieś tu powinno być. O, jest drugie. Odżywka. Ja z tego OnLibio miałam już sporo odżywek. Mam maskę do włosów, ale nie miałam jeszcze tej odżywki domykającej łuski włosa. O obniżonym pH. 1,8. Naturalna wegańska formuła z kwasem mlekowym, cytrynowym i emolientami do każdej porowatości włosów. 98% składników pochodzenia naturalnego. I to jest właśnie jako ostatnia odżywka już po umyciu do spłukiwania. Tu z kolei moja córka to tak nie jest taka bardzo naturalna jak ja. Ona uwielbia tą Rexonę do białych, czarnych ubrań. I też wzięła sobie dwa te dezodoranty, te antyperspiranty. Spirytus salicylowy. Szare mydła. Pasta do zębów Elmex. Znowu szare mydełko i kolejne szare mydełko i
Co to jest? Co to jest? To nie jest Black Woman. Nie wiem, kto to wziął. Naturalny spray. Wiecie co, ja tego akurat nie wsadzałam. Nie widziałam, że to jest. Termometr. Bo nam się już chyba, nie wiem, wszystkie termometry. Ten ostatni, który mamy, to pokazuje raz taką temperaturę, raz taką. I po prostu wiecie, jak człowiek zachoruje, to nawet nie wie, ile ma gorączki. I znowu mydło szare. I tu, kochani moi, poza jakimiś rachunkami, portfelem i innymi śmieciami, jeszcze parasolkę kupiłyśmy sobie z córką, bo właśnie potrzebujemy taką małą, która się składa do torebki, bo mamy same takie wielkie sztylety. I czy to jest rachunek z Rossmanna? Już wam powiem, czy to jest ten, czy to nie jest ten. Nie, bo to jest z Maxi Zoo. Byliśmy też w Maxi Zoo po żwirek. Karmę dla pieska. Tam wydaliśmy ponad 500 zł, ale sama ta ogromna karma i ten wielki żwirek dużo kosztują. I tak, moi kochani, znalazłam rachunek z Rossmanna. Daliśmy 361 zł i 8 groszy. I ten termometr kosztował, niby jego regularna cena 16,99, ale był rabat minus 3,70 zł. Później co? Rexona dezodorant 31. Znaczy jeden kosztuje 15,99 zł. Parasolka 17,99. Później tak, szczoteczki do zębów za 3,8,79, ale też był rabat minus 1,50 zł. Pasta Elmex 17,99. Mydło szare kosztuje 3,99. A to ta woda chyba tyle kosztowała. Black Woman 64,99. Boże, kto mi coś takiego drugiego wsadził do koszynka? Z rabatem minus 17 zł. Kocie mleko kosztuje 3,79. I był też rabat, 1,20 zł, bo kupiliśmy dwa. Viscoplast, ten wodoodporny 5,99 zł i też był rabat, 1,50 zł. Ten drugi 6,29 zł kosztował. I rabat też 1,70 zł. Spirytus salicylowy 3,99 zł. Farby do włosów kosztowały 35,99 zł. Szampon Dermenna 36,99 zł. Only Bio, czyli ta odżywka 22,99 zł. Body Boom, czyli ten mój dezodorant 24,99 zł, ale był rabat równe 5 zł. No i ten mój szampon Dermenna 33,99 zł. Przejdźmy teraz do zamówienia z firmy Cocolita. Jak widzicie, jest tu trochę tych kosmetyków. Jest sporo kosmetyków z firmy Fluff. Tak więc zapraszam do oglądania do końca, do pozostania, bo będą to bardzo fajne produkty. Ale może zaczniemy od tuszy do rzęs. Powiem wam, że wcale nie chciałam dwóch, tylko kliknęło mi się przez przypadek, bo miałam ogromne problemy z internetem. Później ciężko mi to było zamówić. Nie zauważyłam, że tak samo tusz, jak i top, który wam za chwilę pokażę, zamówił mi się podwójnie, ale to nic nie szkodzi, bo moja córka tych topów sporo używa. A wszystkie tusze nam się już pokończyły, poschły, albo tam z jednego jesteśmy mega niezadowolone, więc nam się przydadzą. Każda będzie miała przynajmniej swój. I to jest top. To jest top, tak, przepraszam. Mówiłam o topie i mi się pomieszało. I to jest tusz do rzęs z Maybelline. Ten Sensational Color Very Black. Podobno fajnie rozdziela rzęsy i wydłuża. Jak to się u nas sprawdzi, a zwłaszcza u mnie, to się okaże, jak przetestuję. Czyli tuszę razy dwa. Tutaj jeden top już moja córka wzięła, bo się nie mogła doczekać, ja chciała sobie zrobić paznokcie. I to jest ten semilaka, on jest matowy. Daje takie fajne, aksamitne wykończenie. Jak się dotknie, to w dotyku faktycznie jak taki aksamit. Jest matowy i się genialnie u niej sprawdził. W ogóle my lubimy te produkty z Semilaka. No i tutaj przejdźmy do firmy Fluff.
balsam do ciała o zapachu słodkich cukierków. Tutaj ma wygodną pompkę. Ja już wąchałam, faktycznie fajnie cukierkowo, słodziutko pachnie. Dzięki lekkiej konsystencji świetnie się wchłania, pozostawiając na skórze przyjemny aromat pełen kuszącej słodyczy. Balsam wzbogacony o masło shea, glicerynem oraz sorbitol intensywnie nawilża, zmiękcza i chroni na skórek przed utratą wilgoci. Połączenie olejów z nasion słonecznika, awokado i makadamia wraz z oliwą z oliwek oraz witaminą E przyspiesza regenerację, poprawia jędrność i opóźnia procesy starzenia się skóry, pozostawiając ją aksamitną, gładką. Jak miałyście, dajcie znać, jak się u Was sprawdzał. Mi właśnie zależy na tym takim nawilżeniu, może nawet lekkim natłuszczeniu, no i na pięknym zapachu. Zwłaszcza rano, jak się takimi cukiereczkami wysmaruje, to cały dzień będzie fajnie ciało pachniało, bo podobno bardzo długo się zapach utrzymuje na skórze. Kolejny produkt z firmy Fluff. Jest to emulsja do mycia twarzy. I też ma taką fajną, wygodną pompkę. Wszystkie te kosmetyki z firmy Fluff tak fajnie, delikatnie pachną, mają przyjemny zapach, dość długo się utrzymuje, a właśnie nie jest jakiś taki mocny, tylko taki delikatny, bardziej naturalny, co mi mega odpowiada. Emulsja do mycia twarzy, 96% składników pochodzenia naturalnego, nawilżająca emulsja do mycia twarzy skutecznie usunie zanieczyszczenia, nie powodując podrażnień. Zawarte ceramidy odbudowują barierę hydrolipidową oraz chronią na skórek przed utratą wody. Woda brzozowa odświeża, oczyszcza i rozjaśnia cerę wraz z witaminą C i E, gliceryną oraz lecytyną. Zadba, by skóra odzyskała swoją witalność i odpowiedni poziom nawilżenia. Kolejny przepięknie pachnący kokosem i maliną, czyli dwa takie moje ulubione zapachy. Jak zobaczyłam, że w takim zapachu jest żel pod prysznic, to od razu mówię, biorę, bo sam zapach mnie po prostu do tego przekonał, a też daje podobno fajne nawilżenie. Tak więc myślę, że będziemy zadowoleni z używania tego żelu. Żel pod prysznic, kokos i malina, 96% składników pochodzenia naturalnego, odżywczy żel pod prysznic, wzbogacony o sorbitol, pantenol oraz glicerynę, nie tylko nawilża i oczyszcza, ale także pielęgnuje skórę. Dzięki zawartym ekstraktom z kokosa i maliny regeneruje, poprawia jej wygląd oraz działa zmiękczająco. No i tutaj już dalej jest wiadomo sposób użycia. Kochani, za chwilę Wam podam ceny, bo muszę do telefonu zajrzeć, bo tutaj już nie mam żadnych faktur papierowych, a cen już po prostu nie pamiętam. I tutaj mamy też produkt, który będę dopiero testowała. Balsam do demakijażu o zapachu jagody leśnej. Pierwszy raz w ogóle mam balsam do demakijażu. Przeważnie używam mleczka albo płynów micelarnych. Ostatnio moim ulubieńcem jest olejek z firmy Nakomi. I go jeszcze mam i codziennie używam. Ale tak dla spróbowania wzięłam właśnie ten z Fluff balsam. Balsam do demakijażu o zapachu jagody leśnej. Demakijaż stanie się bajecznie prosty. Szybko i skutecznie usuwa nawet wodoodporny makijaż, a zawarte w nim masło shea zapobiega wysuszeniu i podrażnieniu skóry. Kolejnym krokiem jest mus do mycia twarzy, a następnie krem na dzień. No to nie mam tego kremu na dzień, mam inny, teraz SPF 50 używam. No a do twarzy, no to co widzieliście, zamówiłam. A to będę testowała. I to już jest wszystko. Już Wam powiem, co ile kosztowało. Dobra, to teraz Wam podam wszystkie ceny, bo mi się telefon wygaszał, dlatego nie podawałam od razu. A na pewno jesteście ciekawi, co ile kosztuje. A więc ten regenerujący krem na dobranoc z pyłem księżycowym, który jest już przeze mnie sprawdzony i naprawdę go polecam.
kosztował za 50 ml 34 zł 90 groszy. Łagodna emulsja do mycia twarzy za 150 ml 28 zł i 90 groszy. Balsam do demakijażu jagody leśne 50 ml 17 zł 43 grosze. Flaw balsam do ciała, słodkie cukiereczki 160 ml 20 zł 90 groszy. Flaw żel pod prysznic, kokos i malina 500 ml 24 zł 90 groszy. Semilak Top Mat. Jeden kosztował 39 zł i 99 groszy, a jeden tusz z Maybelline 23 zł 90 groszy. Więc to już są na pewno wszystkie zakupy, wszystkie ceny Wam podałam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!